Wrócili wtedy do mlecarni, przyjechali z mlecarni i mówili, wita, co się wczoraj w sąsiedniej wsi zdarzyło, no co by tam się mogło zdarzyć? Mówi, rano, tak raniusieńko, bo kiedyś z mlekiem, to o godzinie 5 się chodziło. No nie było tych schłodni, nie było tego, każde raniusieńko. Mówi, za co nie iść ludzie do mlecarni, tam przez to wieś przepływała ta korzyka i był mostek. A pod tym mostkiem, kto tylko dochodził, to się z powrotem wracał, bo tam był wąż. Taki, że zaczął sycić, spinął się do góry i tak jakby chciał na tych ludzi się rzucać. Przeszedł jeden się wrócił, przeszedł drugi się wrócił, idzie trzeci, mówi, co my z tym mamy robić? A w tej wsi mieszkał taki baptysta, który z nas wiary katolickiej, przeszedł na baptystów. No nic, tylko to będzie jego, bo ja wiem, że on wąża miał. To on musiał mu ucieknąć, nie wiem, gdzie on go tam przybył, to trzeba iść do niego. Siot, któryś chłop, bo to rowerem woziły to mliko, siot na rower pojechał tam po niego, mówi, tak, oj, tak, o sprawa mosty, tak, to jest mój. Zaraz pójdę i ja go zabiera. I tam nazbierało się ludzi, bo to było niedaleko mlecarnia przy drodze, ludzie szli i ten, i drugi, i trzeci postawały, co to z tego wszystkiego będzie. A on przyszedł, czy tam przyjechał rowerem, czy przyszedł na piechotę, bo miał trochę dalej do tego moska, bo oni tam w końcu wsi mieszkały. Przyszedł gwiezdną tak leciutko, ten wóz wylosł spod tego moska, od tej wody. Przyszedł, wziął go za pasucho, go wsadził se za marynarko, tam ojciec za bluzą, co miał i poszedł z nim do domu. No. Pani Mario, ale przecież to zachowanie tego węża było nienaturalne. No nie wiem, no pewnie, że nie. Węże drugie... uciekają. Tak, tak. A ten szedł do ludzi. Albo by się przycoił, albo co, on do ludzi. Bo żeby on do nich nie szedł, to ludzie by nie uciekały i nie wzywały tego, że to był jego wąż. Mhm. No też właśnie to było dziwne i ciekawe. A dlaczego ten wąż taki był duży? No on taki może za wielki nie był, ale no był. Był większy niż normalny. No był większy jak normalny, bo przy wąży takich to nie wiemy. I on go zabrał do siebie, później one już powymirały, bo je nie żyją, a co z tym wozem się stało, to nikt nie wie. Co to było i czy to był wóz, czy to było, nie wiem, musiał być wóz. Tak, pani Mario, są takie opowieści właśnie o wężach nienaturalnych, właśnie nienaturalnej wielkości, które są trzymane przez ludzi na wsi. Ale... Nie do końca wiemy jak i w jakim celu, ale są takie opowieści. Tak. A ja kiedyś jeszcze byłam taką małą dziewczynką, mi to taką babka, co ci nazywali w tej wsi. I oni bardzo na grzyby lubili chodzić, idą bardzo daleko, u nas mamy takie Łobulne, to jest blisko nas, Sokolskie to je dali, a znowu jeszcze tam dali Guńskie i w tym Guńskim bardzo zmije były. No i teraz, to wtedy przyszli z tych grzybów i mówił, nie chodź ta dziewczynki teraz na grzyby, na jagody, bo tu dostał się do naszego lasu taki wąż, który idzie i wypala ziemię. Nie daj Boże, jakby ugrosł taki wąż, tak już nie ma ratunku. I gdzie set, to była ziemia wypalona i oni to wyśledzili. A skąd on się tutaj wziął, to nie wiadomo było. I nic, co to było za jak. Mówi, jest taki wóz, jak idzie, gdzie przejdzie, to ziemia wypalona. Iśmy nie chodzili, bośmy się bojeli. To jest jakiś musiał być. A zawsze pan Zbyszko jeszcze mówił, że zmija jak ma 7 lat, to skrzydła. No prawda to jest. Tak mówią, ale nie widziałam tak. Że jak dozyje 7 lat, to próbo. No nie wiem, to jest. To tak mówili. A pani Mario, słyszała pani, żeby jakiś wąż doił krowę? Nie. Nie słyszała pani? Nie. Nie słyszałam. Tu u nas tego nie było. Tylko to, co właśnie w tym sąsiedniu ci, to tu się rozniosło, ludzie go dali, a tak wiąc. A czy przypadkiem ten człowiek, właściciel tego węża, nie uprawiał muzeum? To nie wiem. Tego to ja nie wiem. Bo ja słyszałam, że to jakiś odludek był, że tak trzymał się na uboczu. No być może, że tak było. No. Jego córka do dzisiejszego dnia żyje, spotykamy się zawsze z nim tam w kotnicy, nieraz jak rozmawiamy. Mm-hmm. Ale ich to dawno nie ma. Ale ona nic o tym nie wspomina, nic z 20 wieku, co ją może z mocą za 2 lata, nic nie mówi. Mm-hmm. Jakby taki się kiedy zapytał, może by coś powiedziała. Może coś. No. A pani Mario, czy tu w Woli Koryckiej nie było takiego powiedzenia, że jak się węża z pola przywiezie do stodoły, to przynosi szczęście? Nie wiem. Bo nie mało ludzi, nie węża, ale żmije to paro tu przywiezły. Bo ludzie mają pod lasem pole i przywożą i w sąsieku jak się muciło to była. Mm-hmm. Tak. A taki Stefaniak, bo tu mieszka niedaleko, to pojechały pod las kosić i tego buty sobie postawił, bo to kiedyś po Rzysku w tych butach. To dobrze, że mówi, no trzeba buty wyczuchnąć i jechać do domu i z tego buta wyczuchowo i żmije na ścielnisko upadła. I do dzisiaj są bardzo w naszym leśniku żmije, ale o takich wężach. Sama widziałam węża zielonego. Co to ma znaczyć, to ja nie wiem. W lesie
zbierałam jagody, to jedyny raz w życiu i taka była nieduża kąpka jagodów. Ja sobie nawet poszłam, na kolano sobie jedno przyklęknęłam, jeszcze byłam panienką. Garnuszek się postawiłam i w tych zbieram, patrzę, a tu zwinięty w kłąbek zieleni sinki wąż. Zaskronić się. Nie wiem. A pani Mario, słyszała pani o wężowym weselu? Nie. Nie słyszała pani? Nie. A bo pan ze się ze mną? Tak. To bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. Nie. To jest takie kłębowisko węży. Nie chciałam. Nie słyszałam. Nie słyszałam, nie chciałam. A dużo tu u was węży jest? Nie, żmije to są, tak żeby węży to nie. A żmijów to jest pod dostatkiem. Nie brakuje żmija. Nie brakuje. A zdarzyło się tutaj u was żmija drugiego człowieka? Oczywiście. Oczywiście. Jeszcze kiedyś jako była malusieńka dziewuska, moja mama opowiadali, posła taką zalechową na jagodę i ugryzła ją. Żmija to tak, kiedyś tych pogotowi nie było, go trzeba było wozom iść. To już ludzie byli na to przyksykowali. I w którym miejscu ugryzła, to kolona noga w siadłym mleku trzeba było trzymać. Gar takiego siadłego mleka, noga w siadłym mleku i dopiero do szpitala wieźli. Dowieźli do szpitala. Na co to by umarła, bo to idzie szybko. I to siadłe mleko jakoś działało, że to się nie rozchodziło dalej. Ludzie różnie wiedzieli w takich różnych rzeczach, wiedzieli co robić. I tylko ten sposób? Tak, w siadłym mleku, w siadłym mleku. A w ostatnich czasach żmija ugryzła ktoś? No i to nie tak, jak pamiętam, chyba 10 lat temu. Helino Ryćkowskich, tu z naszej wsi ugryzła, do szpitalu była. Do szpitalu. Tak. Czyli mimo, że żmij jest tak dużo, to są rzadkie przypadki? Nie, rzadkie, bardzo rzadkie. Raz na 20 lat, na 30. Raz na 20, 30. Uciekają od ludzi. Uciekają. Uciekają, uciekają. Jakie się tam coś nie... Chyba, żeby to mi, jak to mówił, na ogon nadeptał. To wtedy się rzuca, a tak to nie. No. Czyli tamten wąż był jakiś nienormalny? A nie wiem. Do ludzi szedł. No,